Znałem. Jedziemy, kolano klata! Idziemy jeszcze raz, idziemy! Jest! Brawo! Jest! Brawo! O to chodzi, brawo! How are you? Finally you had some trainings with him and yeah, now you are waiting for some game. Yeah, yeah. I'm training like this week full, normal, contact everything, and it's happiest day of my life after this injury. I didn't know it is this hard mentally and physically. It's hardest days of my life. But did you miss other players and, oh my God, and yeah, team? Yeah, this is really good comeback, you know. So tomorrow you will watch match? Of course, I'm always with my team, you know. Yeah. Supporter, biggest supporter when I'm not on the pitch. Okay, good luck. Thank you. Dziękułem bardzo. Jak tam czubi? Wracasz do formy? Do formy czy nie wracam? Nie wiem, ale wracam do gry. Jutro dopingujesz? Przed oczywiście. Telewizora? Oczywiście. Trzeba być drużyną. Prawda, trenerze? Prawda. No. Jak trener potwierdza, to musi być prawda. Ale co, fajnie w końcu wrócić na naturkę? No, na pewno. Dla mnie ogólnie fajnie wrócić do treningu z drużyną już od przyszłego tygodnia. Także potrwało to na szczęście szybciej niż było planowane te 6 tygodni. Także 3 tygodnie i jestem z powrotem, także bardzo się z tego cieszę. Ale na razie ciężko, mało piłki, dużo biegania? No, jak zawsze w takim okresie, gdy się wraca po kontuzji. Ale trzeba to przepracować, bo wiadomo, że to zaowocuje później w meczach. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Powodzę. Sędziowie już po rozgrzewce, jak tam przygotowani? Bardzo dobrze, jesteśmy bardzo przygotowani, nie ma co narzekać, także. A pan to sędziowie ostatni raz chyba z Łęczną, widzę. Tak. Trudne, ale chyba dobre zawody wtedy. Trudne, ale dobre, dokładnie. Myślę, że ci będzie podobnie, także. A jak pogoda, chyba w porządku dzisiaj. Nie ma co narzekać, ale wymodlone, także. Tak, było? Aby się utrzymało. Dokładnie, tak. A jak murawa, bo dużo się mówiło, że niezbyt fajna. Na ten moment nie wymagajmy za dużo. Także boisko jest zdatne do gry i tego się trzymajmy. A jak pan na odprawie, jak panowie przeprowadzają takie swoje rozmowy, to na kogoś trzeba zwrócić uwagę szczególnie w zespole gospodarzy bądź gości? A to już taka nasza kuchnia sędziowska. Oczywiście mamy swoich tak zwanych troublemakerów. Mamy rozpracowane obydwie drużyny, kto rządzi, kto, okay. Kto jest najważniejszy na boisku poza nami. Także. A kiedy pierwszy raz byłeś na stadionie w Sosnowcu? Jako kibic czy jako pracownik radia? Pierwszy raz to był 90. lata 90. generalnie. Ale to generalnie chyba późno przez to, że Zagłębie gdzieś tam się tułało wtedy, tak, akurat się rzadko się spotykaliśmy. Znacznie częściej miało to miejsce w latach 2000, kiedy rywalizowaliśmy z Zagłębiem o awans do Ekstraklasy. Tutaj na przykład miał miejsce taki mecz, gdzie wygraliśmy 1-0. Stadion się od tamtych czasów nie zmienił. Tyle, że no, jedynie plus był taki, że wtedy to był stadion pełen kibiców. Te mecze Zagłębia z Widzewem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Naszych fanów też nie brakowało na tym bocznym sektorze przeznaczonym dla gości. Naprzeciwko oczywiście fanów Zagłębia. Zresztą w ogóle tych związków między Widzewem a Zagłębiem trochę jest. No, choćby poprzez osobę niektórych zawodników. Ryszard Czerwiec, nie trzeba go specjalnie przedstawiać, przyszedł do nas właśnie z Zagłębia Sosnowiec, a jak ważną jest postacią dla Widzewa doskonale wiemy. Yeah!
Zostało z tego